Za chwilę przyjdzie tu pani doktor, rozumiesz? I będzie z tobą gadać, rozumiesz? I jakbyś ślikał, to ci przylutuję. No ci po prostu przylutuję. I się dziwię, że jeszcze ci nie przylutowały. No, także stój tu i się nie gibaj. No, no. Dziękuję panie Waldku, że przyprowadził pan naszego niesfornego pana Kazimierza. Nie pierwszy raz się tutaj spotykamy. Dobrze, panie Waldku. Proszę teraz wyjść. Chciałabym zostać sama z pacjentem. Dziękuję. Zostanę, będę patrzył, się nie fika, nie? Jak fiknie, to mu przylutuje i się skończy rozgryweczka, to się gapisz. No to co tam wczoraj było, panie Kazimierzu? Imieniny? A nie próbował pan tak kiedyś bawić się bez alkoholu? Ja z alkoholem też się nie bawię. Rach, ciach, flacha pęka i po zabawie. Panie Kazimierzu, ale pan tak powie mi od serca, dlaczego pan pije? Dlaczego ja piję, to ja wiem. Ja nie wiem, dlaczego panie nie pije. No i jak tak byś świkał do pani doktor, bo ci będę musiał przylutować, to z liścia. Panie Waldku, nie podoba mi się pana zachowanie. Proszę bardzo, taka umowa teraz między nami, dobrze? Proszę chociaż przez chwilę się skoncentrować. Pan teraz wyjdzie, a wróci dopiero wtedy, kiedy ja zawołam, dobrze? Dobrze, to tam będę stojał, na zapleczu. Pani mnie krzyknie, to przyjdę, przylutuję. Bo już od rana nikomu nie przylutowałem. Dobrze, panie Kazimierzu, zacznijmy naszą terapię. Proszę powiedzieć, jak się panu żyje? No luksus nie jest. A kiedy będzie lepiej? Już było. A co było, co się panu tak bardzo podobało? Co? Na przykład puste sklepy albo kartki na mięso? Nie, nie. Żona była młodsza. Coś jeszcze? I chudsza. Jednocześnie. Co jest, panie Waldku? Przyszłem zobaczyć ci nie flika. Ale ja nie wołałam. Ale ja przyszłem. Ale ja nie fikam. Ale jakbyś fikał, to ci przylutuję, po to przyszłem. Panie Waldku, była taka umowa między nami, że pan tam będzie stojał, a wróci dopiero wtedy, kiedy ja zawołam, a ja nie wołałam. A ja stojałem. I to jutro będę stojał. No pani mnie zawoła, bo pięknie jest do przylutowania. Proszę bardzo, bo to się też kwalifikuje. Proszę się odprężyć, panie Kazimierzu! I rozglądamy się. Proszę się teraz na to wszystko, co pan widzi, spojrzeć z lotu ptaka. Wówczas zobaczy pan, że wszystko idzie do przodu. Jak patrzę z lotu ptaka, to akurat wszystko mi się cofa. Co się panu cofa? A co pani idzie do przodu? Panie Kazimierzu! Jak pan tak będzie fikał, to ja zaraz zawołam pana Waldka i skończy się rozgryweczka. O co prosiłam? Rozglądamy się, ale tu, do przodu. Jak pan się tak rozejrzy, jak prosiłam, to wówczas pan zobaczy, naprawdę, że wszystko jest nowsze, lepsze, porządniejsze. Proszę bardzo, czy pan teraz tego nie widzi? Nie widzę. Widzę. Źle się rozejrzałem. Właśnie, panie Kazimierzu, i teraz tak
trzeba trzymać, a wówczas wszystko będzie dobrze, tak? Chciałby pan jeszcze coś dodać? Chciałbym. Panie doktor, panie Waldemarze, Wysoka Izbo, weźcie mnie, puśćcie do domu, poszedłbym, co tu będę przeszkadzał, pójdę se. Rozumiem, po prostu nie chce pan się leczyć, droga wolna, proszę bardzo, do widzenia. Trudno. O. Do widzenia. Tak, dziękuję. Dziękuję. A, tylko proszę mi jeszcze z tego miejsca obiecać, że pan więcej pić nie będzie. Dobra, obiecuję. Nie takie rzeczy obiecywałem. I pani go wzięła, puściła i stojałem i wszystko. Panie Waldku, proszę się opanować. Proszę się uspokoić. No, jak to? Proszę się uspokoić, co ja mogę z nim zrobić? No co ja mogę z nim zrobić? No. Immunitet to immunitet.